Hejka, przyjechałam właśnie po męża do pracy i zgadnijcie co? Jedziemy wybierać choinkę! Jej! W końcu mogę się zająć choinką. Nie było miejsca w domu do tej pory na to, więc będziemy kupować ją dzisiaj i od razu ją ubiorę. Bardzo się cieszę, bo myślałam, że mąż będzie na tyle zmęczony, że już nie będzie dzisiaj miał siły na tą. No, bo musiałam odjechać, bo jakaś pani chciała przyjechać. Także jedziemy wybierać choinkę. Bardzo się z tego cieszę i ją dzisiaj będę ubierać. Aha, a mówiłam o tym, że nie było miejsca w domu po prostu na tą choinkę przez imprezę, ale już jesteśmy po, więc mogę się zająć tym tematem i już będziemy sobie mogli świętować w domku. Patrzę w lusterko, czy idzie. Idzie ze stojakiem, sukces, super. Jesteś gotowy? No. Jest pytasz na co? Nie. Na misję choinka! Jedziemy po choinkę! Jej! Jedziemy. Let's go. Let's go. Tak jest. Pakujemy, pakujemy. Dziękuję. Wiesz, jak pachnie ładnie? No, to dobrze. No. Jadę otwierać. Nie, to trochę ciężka jednak. No właśnie, chciałam zapytać, czy nie ciężko jednak. O, super. Dziękuję. Połóż. A, stojak trzeba z auta. Idę po stojak. Mamy już ją. Tu się jeszcze walają balony z imprezy. Ale nie wiem co z Sylwestrem, więc to zostawiam. Oczywiście stary przyszedł do domu i co leci wiadomości. No, także zaraz mi to mężurek postawi w ten oto stojak. Nie no, będę musiała przesunąć trochę balony, bo ogólnie zawsze choinka stoi tu. Cieszę, że już choinka jest z nami. Dajesz mężu, dawaj ją do góry. Dziękuję. Siedzi? No. Poczekaj, potrzymam ci. Ale wow, ale kuje. Trzymasz? No. Proszę, to wszystko nam wyciąć, co zostawiłeś. Ale wiesz, my mamy tendencję do kupowania za dużych rzeczy. Boże, jaka szalona. Jakieś takie do góry idą jej te... te gałązki, jaka śmieszna choinka. Takiej choinki to jeszcze nie mieliśmy, nie? Żeby takiej do góry gałązki szły. Nie wiem, chyba ją popcinam, bo co? Trochę trzeba ją dosiąć. No. Nie no, tu musi być choinka, no. Choinka stoi. Czas wyjąć siodełka. Bo trzeba zapewnić siodełek. To są moje ulubione lampeczki. Wyglądają jak oldschoolowe świeczki u babci. A są na pilota. I są bezprzewodowe.
i ubieram tak samo w tym roku choinkę jak zawsze, bo bardzo ją lubię. Nie wiem, ile tych lampeczek zostało dobrych, ale mam nadzieję, że wystarczy. No i do tego moje przezroczyste bombeczki. Będziemy wsadzać zdjęcia w tym roku. No jak nam się w końcu uda jakieś zrobić? Czy wydrukować? Ciężko wieszam też moje ludzie. Tylko dwie zostały chyba już. Nasza choineczka tegoroczna. O, to teraz widzę, że tutaj się coś nie zgadza. No, to możemy teraz usiąść i odpocząć w Jezusku. Ale się zmęczyłem. Ja też. Ale właśnie. Mamy piękną choinkę za to. Dużo. Zobaczcie to. Duża po sam sufit. Oczywiście my mamy tendencję do kupowania za dużych rzeczy, więc choinkę też kupiliśmy za dużą. Ja myślałam, że będzie za mała. No, ale wygląda pięknie. Weź ściemnij światełko jeszcze. No. Ładnie. Ślicznie. Korzystając z okazji,
otworzymy sobie jeszcze kalendarz adwentowy. Mamy dzisiaj 13. Co tu mamy? Krem na dzień. No i fajnie, będę sobie testować. Krem? No. Myślałam, że są tylko kosmetyki do mycia. Nie. Więc choinka już jest, czas na spakowanie prezentów. Dzisiaj już tego nie będę robić. Wystarczająco się narobiłam. No. I będziemy pakować prezenty i znajdą się pod choinką, także przynajmniej mogę się nacieszyć do świąt choineczką piękną. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Ciao!